Cześć, czy zastanawiałeś się kiedyś nad pytaniem, a co jeśli maszyna mogłaby naśladować nieskończone przestrzenie naszych umysłów? Cóż, witaj w urzekającym świecie programowania, gdzie ta pozornie abstrakcyjna koncepcja zmienia się w namacalną rzeczywistość. Ktoś może ulec pokusie, aby od razu zagłębić się w konkretny język programowania i nie jest to całkiem błędne. Tutaj jednak przyjmujemy alternatywne podejście. Eksplorujemy wiele języków, aby odkryć istotę samego programowania. Odkrywając podstawowe zasady, staramy się zrozumieć kwintesencję idei, zasad tworzących sam rdzeń programowania. Czyniąc to, staramy się oświetlić Ci ścieżkę, niezależnie od języka programowania, który wybierzesz do opanowania. Na czym więc polega ta podróż? Cóż, wymaga zagłębienia się w żargon programistyczny, taki jak algorytmy, rekurencja i orientacja obiektowa, żeby wymienić tylko kilka. Ale ta eksploracja nie polega jedynie na wyposażeniu Cię w język programistów. Materiał został zaprojektowany, aby pomóc Ci rozszyfrować znaczenie słów, umożliwiając Ci myślenie jak programista. A na czym polega to myślenie jak programista, zapytasz? To płynna koncepcja, która zmienia się w zależności od jednostki. Dla niektórych wiąże się to z poruszaniem się po środowisku korporacyjnym, dla innych tworzeniem wciągających gier, tworzeniem dzieł sztuki, komponowaniem muzyki, a nawet instruowaniem robota, aby rozdawał karty. Chodzi o wykorzystanie mocy maszyny, którą można nieskończenie rekonfigurować i uformowanie jej tak, aby wykonywała zadania według naszych upodobań. Ta umiejętność przekształcania pomysłów w głowie w działający program komputerowy nie jest ograniczona ograniczeniami konkretnego języka lub systemu operacyjnego. Chodzi o sposób myślenia, w jaki myślisz. Wyruszając w tę podróż, pamiętajcie o tym, że nasze podejście jest tutaj wyjątkowe. Nie chcemy, żebyś po prostu uczył się programowania. Chcemy, żebyś to zrozumiał, oddychał tym i żył tym. Naszym celem jest wyposażenie Cię w sposób myślenia, który zmieni nieskończoną maszynę programowania w Twoje płótno, gotowe do pomalowania kolorami Twojej wyobraźni. Witamy zatem na pokładzie tej pouczającej podróży, podczas której nie tylko uczymy się programować, ale uczymy się myśleć, tworzyć i wprowadzać innowacje. Na tym polega siła programowania i taką moc chcemy oddać w Twoje ręce. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest mówić językiem maszyn, aby sterować cyfrowym światem za pomocą kilku dotknięć klawiatury? Witamy w hipnotyzującym wszechświecie programowania. Wyobraź sobie, że jesteś dyrygentem, a orkiestra jest twoim komputerem. Podobnie jak dyrygent posługuje się pałką, aby kierować orkiestrą, tak programista posługuje się językiem kodowania, aby kierować komputerem. Stworzona symfonia nie jest słyszalna, ale wizualna, funkcjonalna, a czasem niezwykle złożona. Programowanie to uniwersalne narzędzie, taki szwajcarski scyzoryk, jeśli wolisz, który może otworzyć drzwi do różnych cyfrowych wymiarów. Niezależnie od tego, czy aspirujesz do tworzenia oprogramowania na komputery stacjonarne, laptopy, internet czy telefon, podstawowe pomysły i umiejętności tu przedstawione będą służyć jako niezawodny kompas, który poprowadzi Cię przez każdy obszar technologiczny. Ale być może nie chcesz zostać programistą, może jesteś kierownikiem projektu, projektantem, a może ciekawskim współmałżonkiem programisty, chcącym zrozumieć tajemniczy świat kodowania. Tak jak zrozumienie obcej kultury może pomóc w poprawieniu komunikacji i empatii, tak zrozumienie podstaw programowania może poprawić Twoje interakcje z tymi, którzy żyją i oddychają kodem. Teraz niektórzy z Was mogą żyć w niepewności, nie będąc pewni, czy programowanie to ich pasja. To w porządku, programowanie jest jak nowa kuchnia, której próbujesz. Nie musisz być smakoszem, żeby docenić dobry posiłek. Podobnie nie musisz mieć obsesji na punkcie programowania, aby uznać je za interesujące i wartościowe. Tak, czasami programowanie może wydawać się onieśmielające, jak puzzle z nieskończoną liczbą elementów, ale pamiętasz, jak satysfakcjonujące daje umieszczenie ostatniego elementu i zobaczenie całego obrazu. Na tym polega dreszczyk emocji związany z programowaniem. Rozwiązywanie problemów. Jeden fragment kodu naraz. W dzisiejszym filmie wybraliśmy się w podróż po fascynującym świecie programowania. Porównywaliśmy programowanie do dyrygowania orkiestrą, posługiwania się szwajcarskim scyzorykiem, zrozumienia obcej kultury i rozwiązywania złożonej zagadki. Każde porównanie miało na celu wyjaśnienie programowania i uczynienie go bardziej przystępnym, niezależnie od Twojego pochodzenia i aspiracji. Niezależnie od tego, czy jesteś tu, aby rozpocząć karierę programisty, lepiej zrozumieć programistów w swoim życiu, czy po prostu zaspokoić swoją ciekawość. Możesz być pewien, że zagłębienie się w świat programowania to podróż, którą warto się wybrać.
Aby nauczyć się czegokolwiek dobrze, zaczynamy od najprostszych pytań, takich jak zdefiniowanie, czym jest program komputerowy. Chociaż w powszechnych odpowiedziach pojawiają się odpowiedzi: jest to sposób na powiedzenie komputerowi, co ma robić. Albo dostaniemy odpowiedź: jest to zestaw instrukcji, które kierują komputerem do wykonania określonych zadań. Ok, a jak powiedzieć komputerowi, żeby coś zrobił i co tak naprawdę można mu powiedzieć, żeby zrobił? Jasne, wspaniale byłoby, gdybyśmy mogli mu po prostu z nim porozmawiać. Stwórz interesującą grę strategiczną, której akcja rozgrywa się w czasie Imperium Rzymskiego. Ale jak możesz się domyślić, nasze instrukcje muszą być nieco bardziej szczegółowe. Jakie instrukcje składają się na te programy? Wydają się one banalne, jak dodawanie liczb, wyświetlanie tekstu, emitowanie dźwięków. Jednak te pozornie trywialne działania stanowią podstawę wszystkich programów komputerowych. Pomimo swojej prostoty, instrukcje te mają ogromne możliwości, ponieważ umożliwiają komputerom wykonanie złożonych operacji. Są to szczegółowe, samodzielne i bardzo małe instrukcje. Wiele osób o tym słyszało, ale nie chcą przyznać, że jest to coś wystarczającego. Że programy komputerowe są po prostu zbiorem maleńkich, drobnych instrukcji, nie wydaje im się to wystarczająco dobrą odpowiedzią. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś skorzystać z jednego z wielu interaktywnych samouczków do nauki kodowania dostępnych w internecie, to często zaczynają się one od podstawowych instrukcji, w wyniku czego powstają proste programy, takie jak słynny przykład Hello World. Jednak ten prosty początek może nie przypominać prawdziwego programowania. Mimo to wszystkie programy komputerowe, od podstawowych po złożone, opierają się na tych podstawowych instrukcjach, podobnie jak przepisy kulinarne. I to niezależnie od tego, czy próbujesz nauczyć się języka JavaScript, C-Sharp czy Pythona, to nie ma żadnego znaczenia. Jak zobaczysz, wszystkie programy komputerowe zbudowane są z wielu małych, konkretnych, indywidualnych instrukcji. Zarówno w gotowaniu, jak i w programowaniu złożone rezultaty wynikają właśnie z połączenia prostych kroków we właściwej kolejności. I kolejność jest kluczowa. Nawet niewielka zmiana może dać drastycznie odmienne rezultaty. Napisanie niezawodnej receptury wymaga precyzyjnych ilości, małych kroków i właściwej kolejności. I ten proces jest odzwierciedlony w programowaniu. W gotowaniu i w programowaniu, jeśli chcesz imponujących, skomplikowanych wyników, nadal będziesz używać podstawowych, prostych instrukcji. Po prostu będziesz miał ich o wiele więcej. W programowaniu budujemy niezwykle złożone wyniki z połączenia wielu prostych instrukcji, a kolejność tych instrukcji jest niezwykle ważna. Wyobraź sobie więc, że stosujemy podstawowy przepis składający się z zaledwie z 8 lub 10 kroków. To dość proste kroki, ale jeśli wykonamy dwa z tych kroków w dobrej kolejności, czyli dodamy 3 jajka i połączymy z ciastem, a następnie pieczemy 30 minut w 250 stopniach, a teraz jeśli zmienimy kolejność, najpierw pieczemy przez 30 minut, a następnie dodamy 3 jajka i wymieszamy, no to jeden wynik trafi na talerz, a drugi do śmieci. Zatem, nawet jeśli każda instrukcja i każdy krok mogą być dobrze zdefiniowane, często są one od siebie zależne, a właściwa kolejność jest tutaj decydująca. Decydująca o tym, czy wynik zadziała, czy nie zadziała. Jeśli więc zrozumiesz ideę, że aby napisać przepis, którego inni ludzie będą mogli niezawodnie przestrzegać, no to musisz to dobrze przemyśleć. Musisz skupić się na dokładnych ilościach, podzielić to na małe kroki i zachować je we właściwej kolejności. I ten sam proces potrzebujemy w programowaniu. Aby przemyśleć większy pomysł, podzielić go na małe kroki, te indywidualne instrukcje, upewnić się, że ilości są prawidłowe i kolejność jest prawidłowa, abyśmy mogli powiedzieć komputerowi, aby to zrobił i wykonał to jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i milion razy na sekundę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Teraz, w przeciwieństwie do przepisu, w którym mamy pewną elastyczność w formułowaniu go tak, aby ludzie go zrozumieli, musimy teraz napisać nasze instrukcje w taki sposób, aby komputer zrozumiał użycie języka programowania. Języki programowania służą jako medium do przekazywania tych instrukcji komputerom. Chociaż do wyboru są różne języki programowania, istota pozostaje zawsze taka sama. Podzielenie pomysłów na łatwe do wykonania kroki i precyzyjna ich realizacja.
i kolejność jest ważna. Podsumowując, zrozumienie programowania wymaga uznania prostoty jego instrukcji, znaczenia ich sekwencji, czyli kolejności, i konieczności przełożenia ludzkiej logiki na język zrozumiały dla komputerów. Weźmy usłyszane w poprzednim odcinku sformułowanie, że program komputerowy to zbiór zrozumiałych dla maszyny instrukcji i dodajmy, że piszemy w języku programowania zrozumiałym dla komputera. W tej chwili jest to przydatny sposób myślenia, jednak zdanie to nie jest do końca prawdziwe. W szóstym odcinku serii wyjaśnię, co przez to rozumiem. Jeśli jednak chcemy zacząć pisać tę listę instrukcji na komputerze, mamy do dyspozycji szeroki wybór różnych języków programowania, których możemy użyć, takich jak C, C++, C Sharp, Java, JavaScript, Ruby, Python, PHP, Swift. Porozmawiajmy o tym, dlaczego jest ich tak wiele. Ale powtarzam, nie będziemy skupiać się na żadnym z tych języków. Mamy kilka starszych języków, takich jak C, kilka nowych jak Swift, kilka języków, które są teraz bardzo popularne, jak Ruby, C Sharp, Python, Java oraz kilka innych języków, które kiedyś były popularne, ale już nie są, jak Algol. I zauważ kilka rzeczy. Niektóre języki programowania wydają się być pisane wyłącznie wielkimi literami, inne małymi. Niektóre używają wielu symboli, nawiasów klamrowych i średników, inne nie. Ale nie musisz się martwić zapamiętywaniem któregokolwiek z tych szczegółów. W tej chwili to nie jest konieczne. To nie jest ważne, ponieważ używamy ich nie po to, aby dowiedzieć się, co jest prawdą na temat jednego konkretnego języka programowania. Chcemy wiedzieć, co jest prawdą ogólnie w programowaniu. I pierwsza prawda jest taka, że aby rozpocząć pisanie programu komputerowego, napisanie instrukcji w którymkolwiek z tych języków programowania jest prostsze, niż wielu osobom się wydaje. Nie jest konieczne pobieranie i instalowanie wielu specjalnych aplikacji na komputerze. Możemy pisać te instrukcje za pomocą zwykłego tekstu, co oznacza, że wystarczy nam najprostszy dostępny edytor tekstu, na przykład notatnik w systemie Windows. Programiści nie korzystają z edytorów tekstu takich jak Word, ponieważ nie potrzebujemy formatowania. Nie używamy pogrubionej czcionki ani kursywy, ponieważ języki programowania nie zwracają uwagi na wygląd tekstu. Po prostu chcą zwykłego tekstu. Niezależnie od języka programowania, istnieje inny termin, którego będziesz używać do określenia instrukcji języka programowania zapisanych zwykłym tekstem. Ten termin nazywamy po prostu kodem źródłowym. A kiedy programista mówi ci, że spędził cały dzień na kodowaniu lub cały dzień na pisaniu kodu, to ma na myśli właśnie pisanie kodu źródłowego. Pozwól, że coś ci wyjaśnię. Powiedziałem, że do napisania tego kodu źródłowego nie jest potrzebna żadna specjalna aplikacja, żadne specjalne oprogramowanie. I to prawda, ale często jednak go potrzebujesz, aby przyspieszyć swoją pracę. Istnieją aplikacje, które możesz zainstalować na swoim komputerze, które ułatwią ci życie. Większość programistów nie używa tylko zwykłego notatnika. Mamy wyspecjalizowane edytory przeznaczone dla programistów, które dodają takie rzeczy jak kodowanie z wyróżnieniem składni różnymi kolorami i mogą pomóc w poprawianiu prostych błędów w programowaniu w taki sam sposób, jak edytor tekstu może pomóc w pisaniu wielkich liter. Obecnie dostępnych jest wiele takich edytorów, różnych dla różnych języków i różnych systemów operacyjnych. Zagłębimy się w to głębiej, ale w dalszej części kursu. Kiedy mówię, że czcionka nie ma znaczenia w kodzie źródłowym, mam na myśli, że kompilator czy interpreter nie będzie zaniepokojony, czy używasz czcionki Arial czy Time New Roman. Takie programy interpretują kod według jego struktury i znaczenia, a nie według tego, jak on wygląda. Nie ma znaczenia, jakiej czcionki używamy. Ale dlaczego większość kodu wygląda tak samo? To częściowo z powodu historii. Wczesne środowiska programistyczne opierały się na prostych terminalach, które mogły wyświetlać tylko czarny tekst na zielonym tle lub biały na czarnym. To wszystko, co mogły zrobić. To był ograniczony wybór i choć dzisiaj mamy wiele, wiele więcej możliwości, to wzorzec z tamtych czasów został przetransformowany w konwencję. I chociaż nowoczesne systemy operacyjne mogą zapewnić bardziej stymulujące wizualnie zawartości, wielu programistów czuje się komfortowo dzięki bardzo prostemu i bezpośredniemu układowi. Oczywiście większość programistów nie koduje tylko zieloną czcionką na czarnym tle. Używają edytorów z kolorowaniem składni podczas kodowania. Niektórzy lubią ciemne tło, inni jasne tło. Ale jedno jest prawdą. Chociaż moglibyśmy użyć dowolnej czcionki, ponieważ język nie ma tu znaczenia, konwencja jest taka, że pisząc kod źródłowy używamy czcionki o stałej szerokości, której każda litera ma tę samą szerokość. W przeciwieństwie do czcionki proporcjonalnej, gdzie litera taka jak I lub L zajmuje mniej miejsca niż litera taka jak M. Powodem tego jest to, że w przypadku czcionki o stałej szerokości łatwo jest stwierdzić, kiedy słowa i zdania w różnych wierszach mają tą samą długość. A czy to ważne, pomyślisz? Cóż, tak jest. Widzisz, kiedy piszemy kod, dbamy o dokładne wcięcia i to, jak nasze linie układają się względem siebie, gdy na nie patrzymy. I nie chodzi tu tylko o estetykę, ale sprawia to, że struktura naszego kodu jest bardziej widoczna i pozwala nam odczytać kod źródłowy i łatwo stwierdzić, które części programu pasują do siebie.
Jeśli każdy programista używałby innej czcionki, mogłoby to prowadzić do dezorganizacji i utrudniać zrozumienie cudzego kodu. Dlatego większość ludzi trzyma się standardowych czcionek, które są łatwe do czytania i powszechnie dostępne na wszystkich platformach. W końcu to nie czcionka decyduje o jakości naszego kodu. To logiczna struktura, zrozumienie problemu i umiejętność rozwiązania go są kluczowe. Dlatego kod źródłowy wygląda jak kod źródłowy. Program komputerowy to lista instrukcji, które piszemy w języku programowania, zrozumiałym dla komputera. I w czwartym odcinku powiedziałem, że to zdanie jest przydatne, ale nie do końca prawdziwe. I chodzi o ten fragment, język programowania zrozumiały dla komputera. Mimo że kod programowania może być zrozumiały dla nas, dla komputera jest to jedynie seria instrukcji, które muszą być po prostu przetworzone w określony sposób. Komputer nie rozumie naszego kodu źródłowego. Choć używamy różnych języków programowania, takich jak C#, Swift, Ruby, Python lub Java, to jednostka centralna, czyli procesor w dowolnym naszym komputerze, laptopie, telefonie, serwerze czy konsoli do gier, to jest element sprzętu, który zajmuje się uruchamianiem naszego programu i w ogóle nie rozumie naszego kodu źródłowego. Jedyne co rozumie, to tak zwany kod maszynowy lub język maszynowy, który prezentuje się w ten sposób. To są podstawowe polecenia, jak na przykład dodawanie jednej liczby do drugiej, ale przedstawione teraz w formie zrozumiałej dla naszego komputera. Jeśli na nie patrzysz, no to prawdopodobnie czujesz przerażenie. I to jest w porządku. Taka jest naturalna reakcja. To wygląda jak bełkot. Jest przeznaczony dla maszyny, a nie dla ludzi. I nie musisz umieć tego przeczytać. Zdecydowana większość profesjonalnych programistów nigdy, ale to przenigdy nie zajmuje się kodem maszynowym. Oczywiście możliwe jest pisanie programów w kodzie maszynowym, ale jest to umiejętność specjalistyczna, której wymagają tylko pewne stanowiska. Jednak nie należy to do powszechnych umiejętności programistycznych. Pisanie kodu maszynowego to niezwykle czasochłonne, długi i podatny na błędy, żmudny proces. Co więcej, kod maszynowy może się różnić w zależności od wersji chipa i sprzętu, co dodatkowo komplikuje ten proces. I cały sens posiadania języków programowania polega właśnie na tym, że nie musimy pisać kodu maszynowego. Gdy piszemy kod źródłowy w języku programowania, konieczne jest jego przekonwertowanie na kod maszynowy, który jest zrozumiały dla procesora, zanim program będzie mógł być uruchomiony na komputerze. I istnieją dwa główne sposoby konwertowania naszego kodu źródłowego na kod maszynowy. Możemy albo skompilować, albo zinterpretować kod źródłowy. I różnica między kompilacją a interpretacją nie polega na tym, co się dzieje, ale na tym, kiedy następuje konwersja na kod maszynowy. I to jest ważne. Oto co mam na myśli. Wyobraź sobie, że napisałem prosty program. Napisałem więc kod źródłowy na moim komputerze i chcę teraz, żebyś uruchomił mój nowy program na swoim komputerze. I napisałem kod źródłowy, ale twój komputer go nie rozumie. On potrzebuje kodu maszynowego. Opcja numer 1 to kompilacja. Kompilator to narzędzie, które analizuje mój plik kodu źródłowego. Instrukcja po instrukcji i przekształca go na kod maszynowy. Wynikiem tego procesu jest oczywiście nowy plik zawierający kod maszynowy, czyli coś, co twój procesor może zrozumieć i bezpośrednio uruchomić. Nazywamy to plikiem wykonywalnym. I po przeprowadzeniu kompilacji przekazuję ci ten nowy, gotowy plik, który po prostu uruchamiasz, aby uruchomić mój program. W efekcie procesu kompilacji nie otrzymujesz dostępu do mojego kodu źródłowego. Pozostaje on na moim komputerze bez możliwości wglądu. Nawet nie wiesz, w jakim języku programowania został napisany. Opcja numer 2 to korzystanie z interpretera. I w tym podejściu przekazuję ci kopię mojego kodu źródłowego, zamiast go kompilować. I twój komputer musi przetłumaczyć ten kod na kod maszynowy, a do tego używa interpretera. Istotne jest jednak to, że nie musisz specjalnie instalować oprogramowania do tłumaczenia. Często interpretery są już zawarte w przeglądarce internetowej lub systemie operacyjnym i są automatycznie używane. Przykładem może być interpreter języka JavaScript wbudowany w przeglądarkę internetową. Dlatego jeśli właśnie dostałeś ode mnie kod JavaScript, możesz go uruchomić, ponieważ twoja przeglądarka wie, jak go zinterpretować. W przypadku interpretera istnieje istotna różnica. Konwersja tego kodu maszynowego nie zachodzi z wyprzedzeniem. Proces ten następuje dopiero w momencie uruchamiania programu na twoim komputerze. W tym czasie interpreter analizuje kolejne instrukcje kodu źródłowego,
przekształcając je na bieżąco w kod maszynowy i natychmiast uruchamiając go, bez zapisywania jako osobnego pliku. Oczywiście obie metody mają swoje zalety i wady. Języki kompilowane często pozwalają na tworzenie szybszych programów, ponieważ konwersja odbywa się wcześniej. Jednak ich wadą jest fakt, że kod maszynowy jest zależny od platformy. Na przykład jeśli skompilujesz program tak, aby działał na komputerze PC, nie będzie on działał na Macu i vice versa, ale niektóre języki programowania wspierają kompilację wielu wersji programu dla różnych systemów operacyjnych. Obecnie w przypadku języków interpretowanych są one często wieloplatformowe, ponieważ dopóki osoba, do której wysyłasz kod źródłowy, ma interpreter, no to nie obchodzi cię, jakiego ona używa systemu operacyjnego. Jednak interpretowane programy mogą działać wolniej, ponieważ oprócz uruchamiania programu musi nastąpić jego konwersja. Co więcej, w przypadku języków interpretowanych musisz także udostępnić kod źródłowy każdemu, kto chce uruchomić Twój program. A to może być zarówno korzyścią, jak i zagrożeniem. Istnieje również trzecia opcja, która stanowi kompromis pomiędzy kompilacją a interpretacją. I współczesne języki programowania często oferują możliwość takiej częściowej kompilacji kodu do formy pośredniej, znanej jako kod bajtowy lub język pośredni. I w ten sposób można zrealizować większość procesu kompilacji z wyprzedzeniem, a dopiero na komputerze użytkownika końcowego następuje ten ostatni krok, zwany kompilacją just in time, która przekształca kod pośredni w kod maszynowy specyficzny dla danej platformy. I zrozumienie tych różnych opcji jest ważne, ale nie jest to coś, co należy traktować jako główny punkt zmartwień, ani też podejmowania natychmiastowej decyzji. Większość języków programowania można łatwo sklasyfikować jako kompilowane, interpretowane lub mieszane, w zależności od ich natury. Istnieją oczywiście przypadki graniczne i wyjątki od tej reguły. W przypadku języków kompilowanych, takich jak C, C++, Swift, zazwyczaj wykorzystuje się prostą kompilację. Natomiast języki takie jak JavaScript, Python, PHP zazwyczaj działają w trybie interpretacji. A najbardziej znanymi językami, które przyjmują podejście pośrednie lub hybrydowe, są Java i C#. Decyzja o wyborze języka programowania nie zależy tylko od modelu kompilacji. Często podejmujemy decyzje na podstawie innych, ważniejszych czynników, takich jak docelowa platforma, na której chcemy uruchamiać naszą aplikację, i rodzaj tworzonej przez nas aplikacji lub inne wymagania projektowe. W ostatnim odcinku mówiłem o kodzie maszynowym i powiedziałem, że to właśnie rozumie komputer. Komputery rozumieją jedynki i zera, a kod maszynowy nie wygląda na jedynki i zera. O co chodzi? Otóż chipy komputerowe, te procesory, są w najbardziej mikroskopijnym stopniu fascynujące, magiczne, ale jednocześnie nieco nudne i złożone z miliardów niemal niewyobrażalnie małych przełączników elektrycznych, gdzie każdy jest albo włączony, albo wyłączony. Gdybym mógł wziąć ten procesor i skaningowy mikroskop elektronowy, co jest oczywiście możliwe, a na YouTubie są filmy dokumentujące ten proces, gdzie ludzie przeprowadzają podobne badania i stopniowo powiększają obraz, w końcu doszlibyśmy do miliardów mikroskopijnych przełączników elektrycznych lub tranzystorów na tym chipie, a każdy z nich w stanie włączonym lub wyłączonym. Żeby było jasne, aby odnieść sukces jako programista, nie musisz zgłębiać wiedzy na temat procesorów, układów scalonych, tranzystorów, kondensatorów czy przerzutników bistabilnych, które są sprzętem. Naszym zadaniem jest tworzenie oprogramowania, co wymaga innych umiejętności. Podobnie jak chirurg musi umieć obsługiwać narzędzia takie jak skalpel czy aparat EKG, nie musi jednak wnikliwie znać ich budowy. Niemniej warto mieć pewną wiedzę o procesorach, aby nie traktować ich jak czegoś magicznego, lecz zrozumieć, jak działają i jak wpływają na działanie naszych programów. Oczywiście upraszczam. Nowoczesne procesory to nie tylko miliardy tranzystorów, a także cała gama różnorodnych kombinacji i układów tych przełączników. Te różnorodne układy są wykorzystywane przez procesor w połączeniu z innymi elementami komputera, takimi jak moduły pamięci do wykonywania różnorodnych zadań, od reprezentowania wartości liczbowych i tekstu do przechowywania grafiki, dźwięku
i wszystkich uruchomionych programów. To właśnie te złożone operacje wykonywane przez procesor i inne komponenty decydują o tym, co dokładnie dzieje się w komputerze w danym momencie. I tak, może to wydawać się zastanawiające i nie jest od razu oczywiste, jak możemy wziąć kilka maleńkich przełączników i powiedzieć, że ta paczka jest teraz koncertem Chopina, a ta paczka przełączników to zdjęcie pięknego samochodu wyścigowego. No cóż, nie mogę pokazać miliardów przełączników, więc zacznijmy na przykład od jednego. Użyję tego symbolu dla przełącznika, który może być włączony lub wyłączony. I ważną rzeczą nie jest to, czy jest to z czymś powiązane, czy powoduje, że coś wydarzy się gdzieś indziej. Nie, jest to sam przełącznik, sam w sobie, ponieważ to ja mogę zdecydować, co chcę, aby to oznaczało. To, co on reprezentuje, zależy ode mnie i w moim programie może być nieco inne niż w Twoim, pod warunkiem, że to, co reprezentuje, ma tylko dwie możliwości. W programie komputerowym mógłbym zdecydować, że oznacza to, że użytkownik jest na przykład zalogowany lub niezalogowany, czyli mamy dwa stany. Mógłbym użyć innego, aby powiedzieć, że aktualnie nagrywam lub nie nagrywam, ale to, do czego nie mogę użyć jednego z nich, jest czymś bardziej złożonym. Nie mogę użyć jednego przełącznika do przedstawienia salda mojego konta bankowego, wyników badań laboratoryjnych lub wystawionej faktury w formacie PDF. Ale mogę dodać więcej przełączników, mogę je pogrupować razem, ponieważ mamy ich dostępną absurdalnie dużą liczbę, a jeśli mam grupę przełączników, przechodzę od dwóch możliwych wartości do czterech możliwych wartości. Obydwa przełączniki mogą być wyłączone, może być jeden wyłączony, drugi włączony i na odwrót, i oba mogą być włączone. Okej, w porządku, to nadal jest proste, ale ilekroć dodam przełącznik, nie dodaję tylko dwóch dodatkowych opcji, ani tylko kolejnego włączania, wyłączania. Tak naprawdę podwajam ilość wartości, które możemy przechowywać. Kiedy przejdziemy od jednego do dwóch przełączników, nie zrobi to wrażenia. Musimy posunąć się dalej. Tak więc z dwoma przełącznikami mamy te cztery możliwości, które właśnie widzieliśmy. Nadal jest to bardzo proste. Jeśli dodam jeszcze jeden przełącznik, to będę miał te same cztery możliwości, które miałem sekundę temu, z tym nowym trzecim przełącznikiem. Przeszedłem więc od 4 do 8 możliwych układów tych przełączników. Za każdym razem, gdy dodaję jeden przełącznik, ponownie podwajam możliwe wartości, zatem możliwości szybko rosną, zawsze podwajając się. Przy 3 przełącznikach jest to 8 możliwych układów, przy 4 przełącznikach jest to 16 możliwych układów, przy 5 przełącznikach jest to 32, następnie 64, potem jest to 128, a gdy mam 8 przełączników, jest już ich 256 możliwych układów pośród wszystkich wyłączonych, wszystkich włączonych i wszystko, co jest pomiędzy. Używałem tych ikon przełączników, ale ich użyteczność dobiega końca. Już nie mogę się zmieścić, ale wciąż potrzebuję sposobu, aby opisać tę aranżację. Mógłbym użyć słów, żeby je przedstawić, ale to trochę nieporadne i to, co mogę zrobić, to użyć 0 dla stanu wyłączonego i 1 dla stanu włączonego. Jest to bardziej zwięzły sposób, aby to zrobić. W obliczeniach używamy 0 i jedynek. Jest to kod binarny, którego używamy do przedstawienia najbardziej podstawowej części komputera. Ale tak naprawdę w Twoim komputerze nie krążą cyfry 0 i 1. Są to po prostu sposoby, w jaki możemy przedstawić lub wizualizować, że te maleńkie elementy są włączone lub wyłączone. Teraz pozwól, że się poprawię. Nazwałem je przełącznikami, ale w informatyce nie nazywamy każdego z tych elementów przełącznikiem. Nazywamy to trochę w odniesieniu do cyfry binarnej, najmniejszego elementu informatyki, który wynosi 0 lub 1. Zatem we wszystkich tych przykładach mamy 8 bitów, 256 możliwych kombinacji. Od wszystkich 0 do wszystkich jedynek i wszystko pomiędzy. Mógłbym więc użyć grupy 8 bitów i zdecydować, że reprezentuje ona jakąś skromną liczbę, którą muszę śledzić. Być może liczba skarbów na ekranie, o ile wiem, że ta liczba nie musi być większa niż 256, bo do jej śledzenia wystarczy mi te 8 bitów. Jeśli muszę przechowywać większe wartości, muszę dodać więcej bitów. A ponieważ komputery naprawdę są zbudowane w oparciu o tę binarną koncepcję, łatwiej jest operować wielokrotnościami dwójki. Jeśli przejdę z 8 bitów do 16, przejdziemy z 256 do około 60%.
5000 możliwych wartości. Jeśli podwoimy to ponownie do 32 bitów, no to już mamy 4,3 miliarda możliwych wartości. Natomiast przy 64 bitach, no cóż, nie wiem jak to powiedzieć, ale to bardzo, bardzo dużo. Być może słyszałeś nawet takie zwroty jak architektura 16-bitowa, architektura 32-bitowa lub architektura 64-bitowa. A to odnosi się do ilości bitów, z którymi procesor najchętniej sobie radzi i z którymi pracuje. Zwykle im więcej, tym lepiej. Żaden nowoczesny procesor nie chce zajmować się tylko jednym nędznym kawałkiem czasu. To po prostu nie jest zbyt przydatne. I rzecz w tym, że 64 bity mogą reprezentować bardzo ogromne liczby, ale oczywiście nie muszę ich używać tylko do reprezentowania liczby, ponieważ mógłbym również wziąć te same 64 bity, ale zdecydować się użyć tego konkretnego zbioru informacji do przedstawienia obszaru ekranu komputera o wymiarach 8x8 pikseli i użyć zer i jedynek do włączania lub wyłączania 64 określonych pikseli. W ten sposób możemy wziąć kilka przełączników i użyć ich do przedstawienia obrazu samochodu wyścigowego. Wracając do kodu maszynowego, dlaczego to nie są jedynki i zera? Cóż, w pewnym sensie są. Pozwólcie, że wyjaśnię to na przykładzie jabłek. Jeśli jestem sklepikarzem i na początku każdego dnia liczę jabłka, które mam na sprzedaż, to jakakolwiek byłaby to ilość, mógłbym to zapisać słowami 36. Albo mógłbym użyć cyfr dziesiętnych 3 i 6, albo cyfr rzymskich, albo mógłbym zaznaczyć na tablicy, albo przydałby mi się do tego ręce albo jakieś małe obrazki jabłek. Niezależnie od tego, której z opcji użyję, wszystkie oznaczają to samo. Żadna z tych wartości nie jest przybliżona, wszystkie wynoszą dokładnie 36. Są to tylko różne metody przekazywania tej samej informacji. Użyjemy dowolnej metody, która jest w danym momencie najbardziej nam przydatna. Zwykle, która będzie najbardziej zwięzłym i kompaktowym sposobem. I to właśnie dzieje się tutaj. Kod maszynowy może być wyświetlany w formacie dwójkowym, czyli binarnym, ale częściej używa się formatu zwanego szesnastkowym lub heksadecymalnym. Możemy wyświetlić więcej informacji na mniejszym obszarze, używając szesnastkowego systemu zamiast binarnego. Jeśli mam którąkolwiek z tych grup 8-bitowych i muszę opisać te układy w trybie binarnym, potrzebuję 8 jedynek i zer, ale używając szesnastkowego potrzebuję tylko dwóch cyfr, ponieważ każda cyfra szesnastkowa może mieć 16 wartości, od 0 do 9, ale także od A do F, zamiast tylko dwóch różnych wartości 0 i 1, które otrzymujemy z każdą cyfrą binarną. Zatem to w formacie binarnym staje się tym w formacie szesnastkowym. Kiedy więc widzimy kod maszynowy, są to konkretne szczegóły dotyczące tego, które bity mają wartość 1, a które 0. Po prostu używa się bardziej zwięzłego sposobu wyświetlania tego. W tej chwili nie musimy zagłębiać się w detale zapisu binarnego ani szesnastkowego, ani też w tłumaczenie między tymi zapisami. To nie jest niezbędne na początkowym etapie nauki. Niemniej warto wiedzieć, że w rzadkich przypadkach, gdy programista musi analizować informacje na tak szczegółowym poziomie, że wygodniej jest je prezentować w formacie szesnastkowym niż binarnym.